Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Założyłam sobie dzisiaj sukienkę i wiecie co? No. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja właśnie skończyłam nagrywać Holha i Em odjazdowe rzeczy. Wy oglądacie tego vloga w niedzielę, a Holha i Em zobaczycie we wtorek albo w czwartek, ale naprawdę odjazdowe są rzeczy. Taką radość sprawiło mi nagranie ich. No i właśnie założyłam sobie dzisiaj sukieneczkę. Wojtek jest w pracy, ale jak tylko przyjdzie z pracy, to chcę z Wami omówić dwa tematy. Pierwszy temat, kolonoskopia Wojtka. On był już na badaniu, więc chcemy Wam opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało. No i drugi temat, jeżeli interesują Was tańsze rachunki za prąd, za gaz, tańszy abonament za telefon, co tam jeszcze było? Aha, karta? Karta, którą płacicie w sklepach i otrzymujecie procent zwrotu. O tym wszystkim Wam opowiem. Nie jest to film sponsorowany. My właśnie skorzystaliśmy z takiej opcji i jesteśmy mega zadowoleni. Także czekamy. Teraz jest... Która to jest godzina? O, jak wcześniej jest, za 15:11, a ja już dzisiaj tyle zrobiłam. Porobiłam pełno zdjęć do butiku. Nagrałam Holha i Em. Teraz zaczęłam nagrywać vloga i jest tak wcześnie. No i poczekam do popołudnia, aż Wojtek wróci z pracy i wtedy wszystko Wam opowiem. I mamy też do nadrobienia kilka nagrań, także zapraszam na dzisiejszego vloga. Co to się dzieje na dworzu? Założyłam grubą kurtkę, no cały czas ją noszę, ale już dzisiaj myślałam, że cieńszą wyciągnę. Było tak fajnie i słoneczko wychodziło, a teraz deszcz pada. Przyjechałam pod szkołę do Maxa, a tu pada coraz mocniej. Mam parasolkę w samochodzie. Odbieram Maxa, ale nie jadę z nim do domu, bo zawożę go do klubu Inspire Youth, gdzie on spędzi kolejne 1,5 godziny, a ja wrócę do domu pracować, bo cały czas, od momentu, kiedy nagrałam Holha i Em, do teraz pracowałam nad rzeczami do butiku, a pracuję nad rzeczami, nad tym zamówieniem z H&M, co Wam pokazywałam w poprzednim albo dwa vlogi wcześniej. Rzeczy, których nie zdążyłam odesłać, mówiłam Wam, że będą dostępne w moim sklepie. I właśnie w tym momencie, kiedy oglądacie tego vloga, rzeczy już są dostępne do zakupu. Zajrzyjcie sobie, może znajdziecie coś dla siebie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Jak leje. A ja oczywiście jednak, puść Maksiu rączkę moją, nie wzięłam parasolki, ale jaka ulewa. Szybko wskakuj do auta. Szybko. Ale było, co? Czapkę aż masz źle założoną. Okropna pogoda. Jest już po godzinie 17. Właśnie Maxa przywiozłam z klubu. Jesteśmy już w domku. Ja wcześniej, jak jechałam po niego do szkoły, to założyłam sobie ten mój... tą górę, taką popołudniową, luźną, wiecie, co tak lubię wieczorami po domu nosić. Do tego założyłam dżinsy, a teraz założyłam sobie też dół od tego kompletu. Już teraz jest tak spokojnie, już sukienki nie zakładam z powrotem, nie ma sensu. No i... Ups, spadła mi mleka.
No i wiecie co? Czas przypudrować nosek, bo zaraz będę dla Was dalej nagrywała. Ja bardzo lubię do przypudrowania noska, do zmatowienia twarzy. Cześć Lili, przyszłaś do mnie. Ten Mineral Magic, kiedyś test Wam nagrywałam w ogóle chyba, no, na kanale. I on był taki bardzo jasny, a wiem, że my wtedy byliśmy trochę po wakacjach i mówiłam, myślałam sobie, że on będzie za jasny, że kupię sobie ciemniejszy, ale wiecie, teraz dawno nie byliśmy, dawno, całe 3 miesiące, 4 nie byliśmy na wakacjach, to się wydaje teraz dawno, nie byliśmy i on jest dobry, wiecie, kolor skóry jest ok, ja go bardzo lubię, może Wam podlinkuję ten film, gdzie go testuję, bo naprawdę warto go kupić, ja go kupiłam na Amazonie. Nie był taki drogi i bardzo, bardzo go lubię. Okay. Nie widzicie, ale Lili wskoczyła tutaj i zobaczcie. Ona tu jest koło mnie. Ona jest koło mnie tutaj na zlewie. Tak ci tu dobrze? Tak ci tu dobrze? Majta mi tu ogonem. Ona cały czas za mną chodzi. To jest takie słodkie, wiecie? Ona tęskni za Monią. Przeczesza włosy, idę na dół i zaczynam nagrywać zaraz dalej, bo Wojtek zaraz będzie w domu. I chciałam Wam tylko powiedzieć, że mówiłam na początku, że mam trochę zaległych nagrań do pokazania Wam. No i jednak nie dołączę ich do tego vloga, bo sprawdziłam właśnie i tam jest 20 minut nagrane, więc ten film byłby za długi. Dzisiaj jest piątek, Wy oglądacie ten film w niedzielę, no więc po prostu zmontuję i dogram te nagrania na wtorek. No nie mogę, jest tak mi śmiesznie. Ty jesteś śpiąca, ty jesteś nieprzytomna, wiesz o tym? Dobra, przeczesuję włosy, idę na dół i zaraz usłyszycie o kolonoskopii Wojtka, o badaniu. Wiecie co, no jest to badanie krępujące, ale ja chcę tutaj zaznaczyć, że dla nas jest to krępujące jako dla pacjentów, ale jeżeli chodzi o lekarza, lekarkę, pielęgniarki, one przyjmują multum takich pacjentów dziennie, tygodniowo, miesięcznie, naprawdę nie ma się czego wstydzić. No jest bardzo krępujące, ale jak już jesteście tam, to już jest inaczej. Już ten stres tak jakby zaczyna mijać. Te pielęgniarki, lekarze są tacy mili, że ten stres zaczyna tak, wiecie, tak lepiej się czujecie, a już po badaniu to w ogóle jesteście wdzięczni, że już jest po, ale też myślicie, że super, że było to badanie. I tutaj bardzo bym Was prosiła, badajcie się, nie krępujcie się, to naprawdę nic takiego. To jest lekarz jak każdy inny i chciałam mówić dalej i zobaczcie, ona się nachyla tutaj do głaskania. Badajcie się, proszę, dbajcie o siebie, to jest bardzo ważne i nie wstydźcie się, to nie jest takie straszne, jak to brzmi i jak to może Wam się wydawać. Maksiu szczęśliwy, ma już weekend. Cześć, synek. Nie witałeś się jeszcze z widzami? Cześć. A popatrzysz i pomachasz? Cześć. Gram w Minecraft. Grasz w Minecraft, no. Najlepsze, co może być, jak się chodzi do szkoły, czy też do pracy, piątek popołudnie. To jest coś cudownego. Wiecie, że już jest weekend, ale wiecie, że macie jeszcze 2 dni przed sobą, bo w sobotę wieczorem jest fajnie, bardzo fajnie i wiecie, że macie jeszcze 1 dzień, ale to już tylko jest 1 dzień. A w niedzielę to już taki delikatny stresik przychodzi, że już jutro poniedziałek. W ogóle, jeżeli chodzi o dni tygodnia, to tak, w poniedziałek jakoś tak z rozpędu jeszcze działacie po weekendzie. Wtorek jest chyba najgorszy, bo jeszcze tyle zostało do weekendu. W środę możecie być zmęczeni, ale w czwartek odzyskujecie już siłę, no bo przecież to już jutro piątek, a w piątek zaczyna się weekend. W piątek weekendu początek, no ja tak przynajmniej mam. Chociaż wiecie, jak ja pracuję z domu, to tak naprawdę 7 dni w tygodniu się pracuję, bo nawet jeżeli w jakieś dni nie nagrywam, to tam się dzieje, wiecie, poza filmami, które widzicie, dzieje się dużo. Odpowiadam na komentarze, montuję vlogi, przerzucam pliki, usuwam z telefonu. Dużo, dużo tego jest, no i
Jeszcze mój budik kochany dochodzi. Zrobię sobie herbatkę. Uwielbiam ten kubek, po prostu uwielbiam. Wprowadza mnie w wakacyjny klimat. Kupiłam go na Teneryfie, jak pamiętacie, ale ten kolor w środku wygląda bajecznie. Tutaj sobie ksylitol przygotowałam i tak. Pamiętacie te herbatki, które w Lidlu kupiłam? Jedna o smaku, o aromacie herbatników, druga o aromacie delicji. Dawałam do spróbowania Wojtkowi. Czujesz delicję, mówię, a on tak zrobił. A ja czuję, normalnie jest tak delikatnie wyczuwalny smak tej galaretki z czekoladą. To jest taki specyficzny smak, taki typowy dla delicji i ja go normalnie wyczuwam. Jeżeli próbowaliście tych herbat, dajcie mi znać, czy też to czujecie i która jest wasza ulubiona, bo jeszcze był słony karmel i one są teraz po 99 pensów, 40 torebek. Ja tą odkładam i robię sobie delicję. O, takie to są torebeczki. Dwie łyżeczki ksylitolu. Woda już się gotuje zaraz. Czekamy, czekamy. Trzymam te herbaty na wierzchu, bo jak Monika będzie u nas, to nie mogę zapomnieć dać jej, wiecie, trochę torebek na spróbowanie. O. I gotowe. Wylałam. Dobra, jeszcze przypomniało mi się coś, będziecie oglądać niedługo Haul H&M, jak wiecie, nagrywałam i tam zobaczycie taką fajną marynarkę, taki jasno-beżowy kolor, ja jestem po prostu nią zachwycona i tak, ja zazwyczaj noszę rozmiar 12, zamówiłam tą marynarkę w rozmiarze 14 i no nie wiem, zobaczycie w tym haulu, wydaje mi się, że ona jeszcze większa powinna być i zostawiam tą, co mam ten rozmiar 14, ale właśnie domówiłam sobie jeszcze rozmiar 16. Chcę porównać i chcę, wiecie, wybrać którąś, bo będzie idealna na wiosnę, na lato. Świetna, naprawdę, nawet do jeansów zarzucić, super. I no tak jak usłyszycie w holu i też Wam dzisiaj na Instagramie udostępniłam informację, ja za tą marynarkę płaciłam 42,90 chyba, a dzisiaj ona jest w promocji w ogóle za 24 coś. I nie wiem, czy dzisiaj, czy to przez kilka dni będzie trwało, ale chyba tylko dzisiaj. I jeszcze tam chyba members, członkowie mają 15% zniżki, także bardzo tanio wychodzi, bardzo dobra cena tej marynarki. A jeżeli nie obserwujecie mnie jeszcze na Instagramie, zapraszam Was bardzo serdecznie. Staram się tam, jak jakieś promocje wyhaczę, staram się Wam tam, wiecie, wrzucać informacje w relacji. Czy też, wiecie, na bieżąco będziecie mniej więcej wiedzieć, co tam u nas. Wojtek już właśnie wrócił do domu. Zaraz siadamy i nagrywamy. Zmęczony po pracy. No właśnie, Wojtek załamany, że musi tutaj przed kamerą siedzieć po pracy. Możesz tak boczkiem, no. Boczkiem, boczkiem. Dalej. Jedy, ja cały czas nie wierzę, że będziemy teraz rozmawiać o Twoim badaniu kolonoskopii. Fajnie było. Fajnie było, nie? W ogóle ile to? Wiecie co? Od momentu, kiedy tam weszliśmy, do momentu wyjścia minęło 1,5 godziny. Wiem, że niektórzy z Was pisali mi, że to dłużej trwa, że macie badanie, potem po badaniu musicie przyjść do jakiejś sali, gdzie nawet do 2 godzin leży się. Tutaj to zupełnie inaczej wygląda w Anglii. Poczekaj, bo może to... Bo to było badanie tylko jelita grubego, może są jakieś inne badania w Polsce. No właśnie, to też trzeba zaznaczyć, że nawet o tym nie wiedzieliśmy do końca. Wojtek miał badanie tylko jelita grubego. I to powiedział... No dobra, wszystko będziemy mówić. Powiedział, że jak pan doktor to był, czy pani? Znaczy tam było 5 osób. Aha, jest! Dobra, ja teraz wyobraziłam, jak Wojtek leży bokiem. Doktor, pielęgniarka, jakiś, który się uczy, ktoś jeszcze i ktoś jeszcze. Mhm. No i co ja chciałam powiedzieć? Aha, no i Wojtek miał w swoją stronę skierowany monitor, po prostu wszystko widział. Chyba. Widział, jak wsuwają kamerę ze światełkiem i powiedział, że czyściutko tam było, że po prostu było tak czyściutko. No.
Ale... Taka lewatywka, że po prostu czyściutko. Naprawdę było czysto. Ładnie. Dobra, ale zacznijmy od początku, bo tak jakoś od środka zaczęłam. No więc, pojechaliśmy na badanie kolonoskopii Wojtka do Metro Center. Jest to centrum handlowe, niecałe 15 minut od naszego domu. Ja w ogóle byłam w szoku, że w centrum handlowym znajduje się klinika. I to było... Naprzeciwko Primarka. No, było napisane naprzeciwko Primarka. Patrzyliśmy gdzieś naprzeciwko, nie było. To jest na pierwszym piętrze. Jeżeli jesteście tutaj z Newcastle, z Gateshead, kiedykolwiek tam traficie, to jak macie Primarka na pierwszym piętrze, to tak jakby jak Primark macie tyłem do siebie, to jest z lewej strony. Dosłownie ściana w ścianę z Primarkiem. No, no szok dla mnie w centrum handlowym, ale no, no dobra. No i zobaczcie sobie, jak tam pojechaliśmy. Ile ludzi czeka? Sami starsi? Dokładnie obok Primarka jesteśmy w Metro Center. No i weszliśmy do środka, usiedliśmy na krzesełkach. Byliśmy tam dosłownie 5 minut wcześniej. Bardzo miła pani na recepcji nas przyjęła. Usiedli, było tam mnóstwo, ta klinika jest ogromna i było tam mnóstwo krzesełek. Także wiedziałam, że z Maxem będę czekała na Wojtka tam na miejscu. W ogóle nawet nie chciałam. Jest taka ogromna. Duża, ale duża, to tam, gdzie my siedzieliśmy, na wprost było jeszcze pełno gabinetów. No, bo tam były różne. No i nawet wiecie co? Nie myślałam, żeby wychodzić stamtąd, bo mogłam z Maxem gdzieś pójść i wiecie, czas ten spędzić, żeby Max się nie nudził, ale Max miał zeszyt, długopis, coś tam sobie rysował. Poza tym nie mieliśmy pojęcia, ile to będzie trwało i też nie chciałam, jak Wojtek wyjdzie po tym badaniu, wiecie, że mnie nie będzie. Chciałam tam czekać na niego, żeby tak... Nie wiadomo, czy będę mógł chodzić, czy co. No właśnie, może nieść bym go musiała. Różnie to bywa. Nie żartuję, ale czekaliśmy... Jedna na 25 tysięcy osób umiera po tym badaniu. Żartujesz. No, takie to musiałam mi przeczytać statystyki. Jeny. No i czekaliśmy tam i dosłownie chwilkę później podeszła bardzo miła pani pielęgniarka, kucnęła przed nami, bo tak jakby tam były rzędy tych krzesełek, my usiedliśmy sobie w pierwszym, podeszła, kucnęła. Ona pewnie, wiecie, gdyby koło nas ludzie siedzieli, ona by zaprosiła nas do gabinetu, a że tam dalej ludzie siedzieli, więc kucnęła i tak cichym głosem rozmawiała z nami, mniej więcej powiedziała, jak to będzie wyglądało, że zabierze Wojtka najpierw na 45 minut mniej więcej do wypełnienia różnych formularzy. Wojtek musiał zgodę oczywiście podpisać, ona musiała całe ryzyko przeczytać Wojtkowi, też krok po kroku, jak to badanie będzie wyglądało. No i pytałam się jej, bo w liście, który Wojtek dostał, było napisane, żeby Wojtek szlafrok ze sobą przywiózł. A wiecie, co się stało? Ja kilka dni przed otrzymaniem tego listu wyrzuciłam Wojtka szlafrok. Jedno, jakbyś mnie kopnął. A co? Za ten szlafrok. Wojtek miał tak zniszczony szlafrok, że ja już na niego nie mogłam patrzeć i wyrzuciłam go. I potem przychodzi list, że Wojtek szlafrok ma przynieść. No ale też nie chcieliśmy, wiecie, na hurra kupować byle jakiego szlafroka. A nie wiem, czy kojarzycie, ja mam taką narzutkę szarą, coś ala szlafrok, ale zakładane przez głowę, takie wielkie. Na kolonoskopii to obojętne, czy to damskie. No, ale to wiecie, ja mam kolor szary. To mi sięga tak przed kolana, czyli Wojtkowi wszystko zakrywa. Kangurka taka, że ma z przodu kieszeń i mówię, w tym pójdziesz, kochanie, nie będziemy szlafroka na hura kupować. No i zabraliśmy to w siatkę. No i pytam się tej pani pielęgniarki, czy ma szlafrok zabierać, bo pani na recepcji nie wiedziała dokładnie, powiedziała, że się zapyta, bo nie wiedzieliśmy, czy na pewno ma wziąć Wojtek swój, czy dają taki szpitalny, taki ubranko. No i pani powiedziała, że tak, że Wojtek może zabrać ze sobą. No i chyba odeszła i jakoś 5-10 minut później przyszła po Wojtka. A wiesz, że ty nawet nie pożegnałeś się ze mną, ty byłeś już taki przejęty tym wszystkim. Pani do mnie pomachała, see you soon, wzięła Wojtka. Wojtek poszedł, nawet się nie obejrzał i dopiero jak tam za recepcją byli, jak tam skręcali do takiego gabinetu po lewej stronie, widziałam, że się odwróciłeś i tak
kiwnąłeś do mnie. No i wszedł Wojtek do środka. Opowiadasz, co było w środku? Nie. No wiecie, no ten cały wywiad, te papierologia i tak dalej. No to, co mi opowiadałeś. No i Wojtkowi dali potem do ubrania takie pantalony. Takie obcisłe majteczki, gdzie? Legisy, nie obcisłe? Gdzie? Luźne właśnie. O, luźne, ja sobie wyobraziłam, jak ty mi to mówiłeś, że to obcisłe. Nie, luźne, tylko otwór nie miały z przodu, tylko z tyłu. Otwór na pupie, luźne, czyli takie spodenki, takie ale takie spodenki. Jednorazowe. Tak, jednorazowe. Czyli założył Wojtek spodenki, a te moje też ubrałeś? Nie, nie trzeba było, mówiłem. Czyli w koszulce byłeś? Byłem w koszulce, ale miałem jeszcze, na to musiałem ubrać coś, mogłem zostać w koszulce. Aha, takie... Takie ochronne coś, takie szpitalne. Tak, w szpitalu się ubiera, że z tyłu się wiąże. Nikt mi nie chciał zawiązać, a muszę wiązać. Wiązałeś sam? A jak nie chciał? No, ustawili mnie, nie. Aha, no. Chciałem być, a nie. Czyli spodenki jednorazowe z dziurą na pupie, no i te wdzianko szpitalne, no i dali ci lewatywę. No. A pani kazała się położyć na boczy. I pani ci zrobiła lewatywę? I... Nawet nie czułem kiedy. I co? Szybko zadziałała? No powiedziała, że 5 minut minimum chcę poczekać. Czyli byłeś w pokoiku, w którym toaleta była, tak, rozumiem? Powiedziała, że... Tak. Powiedziała, że wychodzi, że tam wszystko jest i mam minimum 5 minut tak poleżeć. A ile wytrzymam, to najlepiej by było dłużej. I już nie wytrzymałeś. Nie, 8 minut. Ja Wojtkowi w ogóle do tego szlafroka jeszcze mokre chusteczki zapakowałam, bo wiecie, to nigdy nie wiadomo. No, mieli wszystko. Ale no właśnie, Wojtek mówił, że w tej toalecie. Mydło, tam wszystko było. Mydło, papierowe ręczniki i. No, także normalnie można się na spokojnie umyć tam później. No i co? Po wszystkim znów się położyłeś, tak? Nie, no cześć, usiadłem i czekałem, aż przyjdzie. Ona pukała, bo już wcześniej pukała, czy już idę. Nie idę jeszcze. No i potem przyszła po ciebie i wszedłeś tam na tą salę, czy? Tak, no kawałek trzeba było przejść, to taka normalna sala, jak w szpitalu. Coś. Była tam 5 osób, ekrany, kamery, nie wiem. No tak poważnie to wyglądało. Ojej, i się położyłeś na lewym boku? Na prawym. Na prawym? To nie, było... na lewym. No właśnie, bo tak, było na napisane, lewym, że na lewym. Na lewym. Monitor miałeś przed sobą. No. Wszystkie osoby spory. Z tyłu siebie. Tak, z 50 cali miał. Tuż przed nosem. Wszystkie osoby spory. Z tyłu siebie. Tak, z 50 cali miał. Mała przerwa. Właśnie montuję ten film, który oglądacie. I zapomnieliśmy, jak opowiadamy o badaniu Wojtka, zapomnieliśmy dodać, że Wojtkowi podali gaz. Miał dwie opcje do wyboru, albo zastrzyk, albo gaz. Zdecydował się na gaz, ponieważ gdyby zdecydował się na zastrzyk, przez 24 godziny nie mógłby kierować samochodem, nie mógłby iść do pracy, ktoś musiałby jego odebrać. No, ja tam byłam, ale wiecie, Wojtek jeszcze tego samego dnia musiał pracować. No więc zdecydował się na gaz i potem od razu można już jechać samochodem. Dobra, wracamy do filmu. No i zaczęło się badanie, właśnie badanie jelita grubego. Wszystko naprawdę, Wojtek mówił, czyściusieńkie tam było i... Tak jak się dziwiliście i w komentarzach mi pisaliście, tak, do dnia poprzedzającego te badanie Wojtek mógł cały czas jeść. No, chyba nawet, że do 6 godzin. No jeszcze tego dnia rano mógł jeść. A tylko, że białe rzeczy. Białe rzeczy, no. Biały chleb, białe... Powiedziała pani makaron, rybę, kurczę, wszystko co jasne. Wszystko co jasne pozwolili Wojtkowi jeść do dzień wcześniej. Z rana mógł zjeść lekkie śniadanie, ale ty już nie jadłeś. Nie jadłeś. Pić można było wodę do 2 godziny przed badaniem, ale ty tylko łyczka wziąłeś. No i tak, i ta lewatywa, i to wystarczyło. No i wierzę im, że wystarczyło, no bo widziałem. No. No i my tam z Maksem czekaliśmy. Miałem weekend. Ten cały tydzień miałem weekend. Tak. No to czekaj, potrzebuję czas. Wojtek się zakrywa. Wiecie co? Wojtek ma całą czerwoną szyję i swędzi to. No.
No, od 2 dni. Od 2 dni, tak jakby jakieś uczulenie. Ja nie zmieniałam proszku do prania. Co prawda mamy nowe granulki do prania, to Wam pokazywałam, że Wojtek kupił Lenor, ale ja ich jeszcze nie użyłam. I normalnie ma szyję czerwoną i nie ma pojęcia od czego to jest i to swędzi. Wapno pije Wojtek i to nic nie daje. Tutaj też masz, no. A przecież biorę na alergię tabletki, no. Jestem na tabletkach. Nie wiem. Mocnych. Nie wiem. No pokaż, jakie. No często. Ale mocno czerwona, no. I nie wiadomo od czego to. Nie wiem. Nie wiemy. Będziesz teraz więcej wapna pił w takim razie. Może mam alergię na kogoś. To chyba musiałeś nabyć tą alergię. Na pracę. Na pracę. No i tak. Wyszedł Wojtek po tej mniej więcej 1,5 godziny. Przyszedł do mnie, dostał papiery, od razu wynik na miejscu dostaje, dostał mnóstwo dokumentów, wszystko jest w porządku, Wojtek jest zdrowy, mnóstwo dokumentów i dostał też kopertę, którą ma przekazać lekarzowi swojemu. Może? Wszystko jest okej i oni nie wysyłają nic do lekarza. Aha. Powiedzieli, że jak chcę, to mogę to przekazać lekarzowi. Ale ja zajrzałam oczywiście do tej koperty, bo muszę wiedzieć, co pan doktor ma dostać. I to był dokładnie ten sam zestaw papierów, które Wojtek dostał. No nie, jak będziemy, czy ty, czy ja, to przekażemy po prostu lekarzowi. No i wyszliśmy stamtąd i to na tyle. Koniec badania. Dzielny pacjent. Właśnie wyszliśmy. Co tak dziwnie chodzisz? To był żart. Dobry? Jeszcze ci się slasha oberwało, co? Fajnie. Jeszcze zapomniałam wam dodać, że jak Wojtek tam wszedł, to dostał opaskę taką na rękę, dokładnie taką opaskę, jak w szpitalu zakładają, imię, nazwisko, numer NHS, wszystkie dane. Taką opaskę na rękę założył i no potem w domu ją zdjął oczywiście. Ogólnie nie było tak źle. Nie, ja też mówiłam, nie ma co się krępać, to jest strach przed badaniem na samą myśl, że takie coś będzie, że gdzieś tam ktoś będzie Wam zaglądał, ale lekarz, ja już mówiłam, patrzy na to inaczej. On robi tego mnóstwo i to tak jak do dentysty się idzie. Widzi to jest tylko wycinek. No właśnie. Nie, tam cały jestem zakryty. No właśnie, także naprawdę, nie krępujcie się, badajcie się, to nie jest nic złego i no chwila jest taka zawstydzenia, ale mija jak już tam jesteś, nie? Ja jakoś nie tam, niespecjalnie miałem zawstydzenie. No, dzielny. No, dzielny pacjent. Naklejki nie dostał. Przechodzimy do kolejnego tematu. Dzisiaj chyba bardzo dużo mówię w tym vlogu. Wojtek chce powiedzieć, oczywiście zawsze kochanie dużo mówisz. No ale też dużo się dzieje gdzieś, nie wiem, zmieniam otoczenie. Dzisiaj mało jest zmian otoczenia, dużo mówienia. Ale tyle muszę Wam przekazać. No właśnie, jak Wam powiedziałam na początku, my zmieniliśmy dostawcę gazu, prądu, nie wiem co ja Wam mówiłam, dobra, też zacznę od początku. Wojtek natrafił na taką panią, gdzie Ty ją, na Facebooku Ci się wyświetliło czy coś, to nie jest nic sponsorowanego, to nie jest film sponsorowany, sami sobie tą panią znaleźliśmy, sami się z nią skontaktowaliśmy, już Wam wszystko opowiadam. My byliśmy już od bardzo długiego czasu w Shellu. Jeżeli chodzi o prąd, gaz, no teraz mamy internet od Shella, też domowy, ale bardzo długo w Shellu i z tego co się orientujemy, Shell nie jest najtańszy i już właśnie od długiego czasu chodziło nam po głowie, że musimy zmienić dostawcę gazu i prądu i to szybko. No i tak oktopus nam chodził po głowie, nie wiem, ma pozytywne opinie, ale też dużo negatywnych nie, ostatnio no było. Nie ma, no, pozytywne, ale właśnie znalazł Wojtek tą panią, przemiłą panią, która mówi w języku polskim. Także jeżeli mieszkacie tutaj w Anglii, nie jest wasz język angielski perfekcyjny, czy myślicie, że w takich sprawach właśnie co do prądu, gazu, tam są różne wyrazy po angielsku. Nie dogadacie, możecie, no właśnie, możecie mówić po polsku. Bardzo polecamy tą panią, zaraz wam kontakt, wszystko powiem co i jak. Ale tak. Wojtek umówił się z tą panią na telefon, na wideorozmowę. Pewnego dnia, wieczorem, o godzinie 17:30, pani połączyła się kamerą z Wojtkiem, ale udostępniła Wojtkowi taki link, że cała oferta, cały obraz, wszystko przesuwało się Wojtkowi na ekranie,
wiecie, jak jest telefon, wszystko Wojtek, to jest mój stary telefon z moim starym zdjęciem. Ja bardzo lubię to zdjęcie, dobra, ale nie na temat. Na całym ekranie widział Wojtek właśnie ofertę, przesuwał sobie ręcznie to. Pani widziała to, co Wojtek robi u siebie. A tutaj w małym prostokąciku też mogła wypełniać? Jak przycisnąłem, pozwoliłem jej, to ona wypełniała za mnie. A to super. Nie musiałem nic robić. W małym prostokąciku widzieliśmy panią, pani widziała Wojtka, rozmawialiśmy sobie. Bardzo miła pani, zero pośpiechu, wszystko na spokojnie. I tak, to jest firma Utility, czy Utilita, ale warehouse. I to jest bardzo ważne. To nie jest ta utilita, która jest jako utilita, tylko musi być utilita warehouse. Tylko tam uzyskacie taką ofertę właśnie, którą my wzięliśmy. No i bardzo fajne mają, bo wiadomo, macie jakieś umowy podpisane z gazem, z prądem i wiadomo, że niektórych wiążą jeszcze kontrakty. Firma płaci, ta utility warehouse, firma płaci karę, bierze to na siebie. Jeżeli musicie zmienić dostawcę, a właśnie macie jakąś karę do zapłacenia, to do wysokości 400 funtów chyba tam było, nie? Jeżeli się zrywa kontrakt, to zazwyczaj no, no właśnie. To utilita warehouse płaci tą karę za Was, także możecie zmienić dostawcę od razu. Nasz kontrakt już dawno wygasł, także my przeszliśmy po prostu do nowej firmy. Też od razu z naszą siecią komórkową. Ja byłam w II, Ty byłeś? W Trójce. Od razu też przeszliśmy do nich. Mają bardzo fajną ofertę. Jest to, przysyłają kartę SIM. Wszystko nielimitowane. Internet, rozmowy, SMS-y, wszystko nielimitowane. I tak, możecie wziąć jedną kartę główną i cztery podkarty. Czy tam dodatkowe numery, o tak to nazwę. Pierwsza karta główna to jest koszt miesięczny 23 funty. Za wszystko nielimitowane. Myślę, że dobry deal, nie? Dobra oferta. Ale cztery następne macie w cenie 16 funtów. To fajnie. Także my z Wojtkiem. Wojtek wziął to, ja wziąłam sobie i my mamy teraz dwa abonament. Nie, to jest abonament, czy to z miesiąca na miesiąc? To się ten rolling, czyli rolling. Miesiąca na miesiąc. Czyli w każdej chwili można zrezygnować z tego. No i mamy za ile? O ile pamiętam dobrze, ale tak mi się wydaje. Za 39 funtów mamy dwa numery. Wszystko nielimitowane. Rewelacja. Teraz nie wiem, czy Maciek. Monika niedawno podpisała kontrakt. Ona dostała na urodziny telefon w zeszłym roku z kontraktem, ale Maciek, nie wiem, Maciek chce nowy telefon. Jeżeli kupi sobie osobno telefon, to prawdopodobnie też przejdzie na ten kontrakt, czyli kolejny numer będzie za 16 funtów. No rewelacja. I fajny plus, bo jeżeli wyjeżdżacie za granicę, to macie internet za granicą 14 gigabajtów do wykorzystania. Chodźcie, pokaż, możesz zajrzeć, Maksiu tu przyszedł. Możesz się pokazać, nie chcę. 14 gigabajtów za granicą macie do wykorzystania, więc to jest rewelacyjne, bo wiem, że niektóre sieci nie mają i jedziecie za granicę, musicie karty tam kupować albo jakieś wykupywać pakiety. Myśmy też mieli, ale chyba mieliśmy... Ty musiałeś płacić, jak byliśmy na Fuercie, ty musiałeś płacić, ja miałam w pakiecie internet za granicą. A teraz wiecie, bez problemu będziemy mieć oboje 14 gigabajtów. No i też oni mają właśnie gaz, prąd, przeszliśmy do nich, tam... Wiecie, ja tych stawek to nie znam, to tam pani dobierała, tam są, wiem, że różne opcje i jak już będziecie ich klientami, nie można tego wcześniej też aktywować różnych usług, dopóki nie będziecie ich klientami. Jak już jesteśmy ich klientami, a właśnie od dzisiaj jesteśmy ich klientami, przeszło, fusion nastąpił, to może pani teraz dodatkowe opcje dodać, jak nocna taryfa chyba możemy teraz uruchamiać i tam, nie wiem, jeszcze chyba coś było. No to jest ważne, szczególnie, że nie wiem, czy będziemy mieli ładowanie z domu samochodu. Tak, no właśnie, bardzo to, myślimy o zakupie samochodu elektrycznego. To dzienna stawka jest 37 pensów za kilowatogodzinę, a nocna, tylko że chyba od drugiej w nocy dopiero, jest 9 pensów. 9, no 36, a 9 pensów to jest różnica. No, czy jak nie wiem, pranie chcecie sobie, wiecie, pralkę można sobie zaprogramować, żeby się uruchomiła nad ranem. Grzanie można już sobie, no bardzo fajnie i praktycznie wiecie, za grosze to wszystko macie. A jak ktoś ma panele słoneczne, no to też fajna opcja, bo no też myślimy o panelach, zobaczymy, to można odsprzedawać energię im. Im można odsprzedawać energię. Tak. Mhm. No, ja tutaj chcę jeszcze powiedzieć, bo mi się... pewnie odsprzedawać można wszystkim, nie wiem, czy... Wszystkim, nie? Ale
można w dobrej cenie im odsprzedawać, zarobić na tym całkiem. Dobrą cenę właśnie Utility Warehouse ma. No i mi się jeszcze przypomniało, na pewno słyszeliście, albo dużo osób ma cashback. Ja słyszałam o tym, nigdy tego nie mieliśmy i właśnie pani nam zaproponowała, jest to koszt 3 funty miesięcznie, dostajemy 2 karty fizyczne, przyjdą nam karty do domu, jeszcze nie dostaliśmy, ale dzisiaj dostaliśmy już nasze karty SIM, przyjdą nam 2 karty fizyczne, na które przelewamy pieniądze, płacimy nimi w sklepach i to wiecie co, bardzo dużo tam sklepów było, między innymi też jest Aldi. A jak wiecie, ostatnio Wam mówiłam, mamy bardzo fajnego Aldika koło siebie i bardzo polubiłam ten sklep, teraz będę często odwiedzała Aldika. W Aldiku 5% zwrotu, właśnie kwoty, 5% od kwoty, którą zapłacimy w Aldiku, ale tam mnóstwo było tych sklepów. Niektóre są, że 1% zwracają, ale dużo jest, że właśnie 5% zwracają. Wszystkie, nawet co nie mają umowy, to 1%. Ja nie wiem, jak to jest. No nieważne, te popularne mają 5%. No. Także cieszę się niesamowicie, a wiecie, nawet w tym momencie, jak jesteście na zakupach, mniej więcej wiecie, czy zapłacicie dużo, czy mniej, możecie sobie kwotę jakąś przelać na tą kartę, płacicie i macie zwrot. Można za darmo chyba 5 razy w miesiącu, to ona mówiła, doładowywać sobie tą kartę. Nie trzeba od razu dużo przelewać. Aha, ja myślałam, że za każdym razem można. Nie, 5 razy za darmo, a potem jest taka opłata jak w bankomacie, jak wybierasz pieniądze. Aha, 5 razy w miesiącu, czy? Tak, 5 razy w miesiącu. No to jak jeździcie co tydzień na duże zakupy, czy tam, wiecie, raz, 2 razy w tygodniu, to wystarczy. No bardzo fajne, naprawdę. No i wykupiliśmy sobie kolejną opcję właśnie, ubezpieczenie od zachorowania, chorobowe, tak? Jak to nazwać? Dobra, wytłumaczę po swojemu. Wojtek jest zatrudniony na kontrakt w firmie. Ja pracuję z domu, mam działalność gospodarczą założoną. W tym momencie, jeżeli ja zachoruję, a wiecie, że niedawno byliśmy chorzy i nawet lekarz proponował mi zwolnienie lekarskie, ja nie wzięłam, no bo mówię, po co? I tak przecież, no co, nikt mi nie da za te zwolnienie pieniędzy. I tu, widzicie, w tym momencie bym dostała. Wykupiliśmy sobie właśnie pakiet chorobowego. Można było wpisać do tego pakietu mnie i Wojtka. Ale nie możemy korzystać jednocześnie. Nie możemy korzystać jednocześnie. No, znaczy nie dostaniemy po prostu więcej, jakbyśmy we dwóch razem chorowali. No ja na przykład na swoim przypadku powiem. Jeżeli zachoruję, to jest tam taka pula... 450 funtów? Czy 700? 750 funtów. Dobra, musiałam się upewnić. No co się tak śmiejesz? No więc kwota ubezpieczenia jest 750 funtów na miesiąc. Jeżeli zachoruję, będę chorowała tydzień, to dzielą 750 na 4 tygodnie, wypłacają mi za tydzień kwotę, ale dopiero po miesiącu wypłacają. Jeżeli chorujecie, nie wiem, macie ciężką chorobę, chorujecie przez 3 miesiące z rzędu, to za każdy miesiąc wypłacają Wam 750 funtów, ale właśnie wypłacają to po pierwszym miesiącu choroby, tak? I możecie maksymalnie do 6 miesięcy chorować. Czyli od pierwszego dnia choroby, jeżeli ciągiem jesteście chorzy, to do zakończenia 6 miesiąca co miesiąc 750 funtów Wam wypłacają. Więc jest to bardzo dobra opcja, jeżeli chodzi szczególnie o mnie, jeżeli jestem samozatrudniona, bo mi nikt nie zapłaci za chorobowe, ewentualnie te pieniądze, co NHS płaci, tam jest chyba 90 funtów co tydzień, to też by mi się należało. Tak jest. Tak. To nie jest za dużo 750. Ale zawsze coś. Ale płacimy za to tylko 16 funtów miesięcznie. No właśnie, 16 funtów miesięcznie to kosztuje, a śpimy spokojnie. Jeżeli jest przypadek, że ja zachoruję na tydzień, dzielą kwotę 750 funtów na 4, mi wypłacają moją część. Potem po 2 tygodniach Wojtek zachoruje, to też z tej puli to idzie. Jeżeli obydwoje będziemy... Nie można naraz. No, jak będziemy chorzy, to po prostu mniej dostaniemy. Jedna osoba będzie... Bo wtedy jedna osoba dostaje. No i Wojtek kolejną opcję z panią tutaj uzgodnił. 5,50 na miesiąc to kosztuje i ubezpieczyliśmy też sobie rachunki za gaz i za prąd, tak? Tak, nie wiem czy wszystkie, no za gaz i za prąd. No, musimy, już małe. Wiecie, tyle tego było, że teraz dokładnie pamiętamy, tam dokładnie byśmy musieli wczytać się i też nie wiem, czy to jest przez 3 miesiące, czy przez 6 miesięcy, ale za 5,50 wykupiliśmy sobie właśnie, że w razie czego, to na chorobowym też jest, czy na chorobowym? Albo jak stracisz pracę. Albo jak stracicie pracę, nie macie, wiecie, no rachunki muszą
być zapłacone i w tym momencie właśnie te ubezpieczenie pokrywa rachunki za gaz, za prąd, tym się też nie przejmujecie. Do 450 funtów na miesiąc. No. Tam to też jest nie tylko chyba na chorobowy, tylko jak stracisz pracę też. Jak stracisz pracę, no. Dobrze, dobrze. Ja cię zwolnię. Ty mnie zwolniłaś. Ja ciebie nie zwolniła. A wiecie, z czego się najbardziej cieszymy? Wiecie, jak to jest z rachunkami. Tutaj ściągają was, wam za gaz, za prąd. No my akurat płaciliśmy gaz i prąd razem, tak? No, zazwyczaj to jest. No, zazwyczaj, ale jak macie osobno gaz, osobno prąd, osobno jeden telefon, osobno drugi telefon, ubezpieczenie, to i potem ojeny i tylko wam, wiecie, ściągają z konta. A tutaj my mamy wszystko w jednym. Jedną kwotę do zapłacenia, wiecie na ile, wiecie na jaki koszt się szykować, wybieracie sobie sami datę w miesiącu, kiedy chcecie, żeby wam ściągali pieniądze. I jakoś tak to jest wygodnie, widzicie całość, jakoś tak przejrzyściej to wszystko wygląda, nie? No i teraz najważniejsza rzecz, dlaczego ja wam o tym mówię? No przede wszystkim, żebyście skorzystali i mieli tańsze rachunki, tańsze, wiecie, karty do telefonu, rozmowy i tak dalej, ale jest tutaj oferta. Ja wam zostawię link w opisie pod filmem i ten link jest bardzo ważny, bo jeżeli z tej oferty będziecie chcieli skorzystać, to tylko jeżeli z tego linku skorzystacie. Jeżeli jesteście właścicielami domu, mieszkacie w Anglii czy no, w UK, jeżeli z tego linku skorzystacie i skontaktujecie się z panią, wy jako właściciele domu dostaniecie 50 funtów. A dlaczego ja o tym mówię? Bo ja też jakąś tam małą kwotę. Nie ja, tylko Wojtek, bo na niego to jest, też Wojtek dostanie. Także tutaj win-win, jak to się mówi. Jest oferta, wy coś dostaniecie, Wojtek coś dostanie, na jakąś kawkę będzie mógł mnie zabrać, na jakiś obiad, a może vlog dodatkowy dzięki temu będzie nagrany. Także koniecznie skorzystajcie z tego linku, zajrzyjcie sobie, nawet wiecie, skorzystajcie z linku, skontaktujcie się z panią, nawet jeżeli nie skorzystacie z tej oferty, to warto się z nią skontaktować, porównać. Ale naprawdę, z tego co tam pani mówiła, mają takie fajne ceny, że na pewno będziecie zadowoleni. Nie wiem, czy mogę mówić, ale my mamy za wszystko, oczywiście nie wiemy, ile będziemy zużywać, tylko tak to, co przewidywane jest, to my za dwie karty do telefonu, za tą kartę do sklepu. Jaką kartę do sklepu? No te cashback. Aha, mówisz teraz, to podpisaliśmy umowę. Dwa ubezpieczenia. Za prąd i za gaz wszystko płaci, zapłacimy 189. 189 funtów? Miesięcznie. Prąd, gaz, no oczywiście to jest nasz prąd szacowany, no ale wiecie mniej więcej ile za prąd, za gaz płacicie. Prąd, gaz, dwa numery telefonu, dwa ubezpieczenia i ten cashback? Ogólnie płaciliśmy tyle za sam prąd i gaz teraz. Mhm. No, no. Przynajmniej prawie. To, no to bardzo nam się zmienił rachunki, serio. Nie, Shell naprawdę był dużo droższy. Ludzie, my tak przegapiamy zazwyczaj. No właśnie, kontrakt nam się kończy, a zanim my się zbierzemy za wyszukanie kogoś nowego i to nie tylko prąd i gaz, ale telefony, mój kontrakt to się już skończył bardzo dawno temu i wiecie, to tak bez sensu się płaci. A ta pani będzie o wszystko dbać, właśnie, jeżeli jakieś problemy, pytania, cokolwiek, zawsze się już potem kontaktujecie z tą panią i wszystko po polsku możecie sobie uzgodnić. Bardzo miła, naprawdę tak miła pani, bardzo wam polecamy. I nie wiem, czy pani będzie oglądała tego vloga. Jak tak, to pozdrawiamy serdecznie. Bardzo miło poznać było. I Maksiu, Wojtek rozmawiał z panią przez telefon. Maksiu siedział obok i był taki wsłuchany, nie wiem, taki miły głos pani miała też, nie? Patrzę z boku na Maksia. Się spojrzał. Coraz niżej. Jeny, no właśnie, a ja mam po prostu tyle wam do powiedzenia zawsze. Dzisiaj chyba nadrobię wszystko. Byliśmy ostatnio u Moniki. Pokazywałam wam rzutnik z tym światłem, z tymi gwiazdeczkami, tak można to nazwać, jaki ma na suficie w takim różowym kolorze i byliście zachwyceni tym rzutnikiem. Ja też jestem zachwycona. No właśnie, musimy się zebrać i kupić, bo ja chcę w domu taki rzutnik. No właśnie, chciałam powiedzieć, tam można różne, a Monika miała ustawiony na różowy kolor. Ja chcę tutaj mieć różowy, ale tam można różne kolory ustawiać. Można muzyczkę, czy tam white noise to się nazywa, tak, czy nawet nie white noise, ale chyba muzyczka też jakaś tam jest taka uspokajająca. Fajne nawet dla dziecka do pokoju, nie? I bardzo dużo osób się mnie pyta o link do tego urządzenia, a ja nie wiem, ja wtedy chyba nie podałam linku pod tym vlogiem, także
Podam Wam teraz link w opisie pod filmem, jeżeli chcecie zakupić, to sobie zajrzyjcie. 26 funtów chyba na Amazonie. A nie 29? Nie, no, normalna cena chyba tam 20-30 i tam jakaś promocja. Aha. Mi się wydaje. No. Także zajrzyjcie sobie, no i jest, zapraszam. Na Alexę. Na Alexę jest? No. To... Można zmieniać kolory też na Alexę. O, a to jest fajne, bo wyłączać, wiecie. Wyłączać. Max ma światła u siebie w pokoju na Alexę i nawet jak nieraz zostawimy malutką lampkę Maxowi do zasypiania, chociaż on rzadko potrzebuje, ale nieraz mu zostawiamy, to też wieczorem Alexą gasimy. Z tego pokoju gasimy u Maxa w pokoju światło. Alexa wyłącz, u Maxa światło i Alexa wyłącz. To jest tak wygodne. Także ten rzutnik będzie rewelacyjny. Właśnie ja jak nagrywam tutaj w salonie, no z tej strony lubię siedzieć, bo tutaj coś się dzieje, ale jak odwrotnie nagrywam i mamy tutaj białą ścianę, szarą kanapę, mówię do Wojtka, mi tutaj jest jakoś brak koloru. I właśnie pomyślałam o takim rzutniku, że sobie rzucę go na ścianę i będzie mi tutaj kolorowo, będę się dobrze czuła. Ty już nie rzucaj. Dobra, przejdźmy teraz do poprzedniego vloga, gdzie robiliśmy zakupy w Aldiku i Wojtek ogłosił konkurs. Zobaczmy. Poczekaj, od początku. Wojtek chce ogłosić konkurs na koniec filmu. Czuję wprawne oko zobaczyć, czego nie było, a jest teraz. A, coś Wojtek dołożył, czego nie pokazaliśmy wcześniej. Że wkładamy, ciekawe, czy dojrzycie to? Zgadujcie, a w następnym vlogu przeczytam komentarz osoby, która trafi i domyśli się albo przyuważy, co Wojtek dołożył na taśmę. Dołożył coś na taśmę, jak już wiecie, tam przy kasie wyłożyliśmy wszystkie zakupy, coś Wojtek tam dorzucił i było pytanie, co Wojtek dołożył. Był to konkurs w cudzysłowie, bo ktoś się zapytał, jaka jest wygrana, ale ja powiedziałam wtedy w filmie, że ja przeczytam po prostu komentarz. Uśmiech prowadzącej. Jestem bardzo uśmiechnięta, po prostu tyle radości mi sprawiliście tymi komentarzami. To było coś takiego radosnego, będziemy częściej takie konkursy chyba organizować, bo to taka fajna zabawa była. I serio, jak mi telefon dał znać, że jakiś komentarz nadszedł i czytałam, co wy piszecie, było mi tak miło i nie wiem, podejrzewam, że dla Was też to była taka frajda, wiecie, dostrzec, co tam było. Wiem, że niektóre osoby, co tam było napisane, śliwki, truskawki, folia aluminiowa, ale nie. I tutaj, no właśnie, ogłoszę albo zobaczcie sobie nagranie. Ta-da! Pamiętacie nasze zakupy z ostatniego vloga? Robiliśmy zakupy w Aldiku i pytaliśmy się, kto przyuważy, co Wojtek dołożył na taśmę przy kasie. I oto Red Tundra. Tą puszeczkę Wojtek dołożył, podróbka Red Bulla. Tak w ostatniej chwili podskoczył i położył. Wojtek kupił sobie właśnie napój w puszce. Tundra coś tam. Ale coś wyglądał tam. Jak Red Bull. Wyglądał jak Red Bull. I właśnie pierwsza osoba, która napisała komentarz, napisała Red Bull. I najpierw pomyślałam sobie, nie zgadłaś. Ale potem wiecie co, cofnęłam sobie to nagranie. I tam faktycznie... Na początku, jak przejeżdżam kamerą przez tą taśmę, wygląda to dokładnie jak Red Bull. Później, jak już jechałam dalej, można było tam dostrzec, że to jest podróbka, ale dobra, umówmy się, że odpowiedź Red Bull była prawidłowa i pierwszą osobą, która napisała mi komentarz, była... Ja nawet... To egzekwo, bo druga napisała napój. Właśnie, no... To egzekwo musi być, bo pierwsza osoba napisała Red Bull, a druga osoba napisała napój energetyczny. Dobra, ja zaraz znajdę ten komentarz, zaraz Wam przeczytam. Stop, bo otwieram właśnie komentarze i właśnie Alina dodała komentarz do naszego starego vloga. I to vloga z Polski, z kiedyś, nie ostatnim razem, jak byliśmy, tylko jeszcze wcześniej chyba. I napisała, jest 1 marca 2024, a ja oglądam sobie Wasze starsze vlogi i czuję się wspaniale. Jeny, to jest tak miłe, w ogóle piszecie mi... Jestem uzależniona od Twoich filmów i oglądacie filmy sprzed 5 lat. To jest dla mnie coś tak niesamowitego, że ktoś ma ochotę oglądać nasze filmy z kiedyś. Twoje, bo chyba mnie tam nie było. No nie było na początku. Ale i że tak po kolei oglądacie, to wiemy. Znaczy w domu byłem. No ale nie pokazywałeś się, ale taką więź z Wami czuję w tym momencie i to jest coś niesamowitego, że tak się cofacie do filmów moich. To jest...
To jest chyba najlepsza nagroda za nagrywanie na YouTube, ja. Mam, znalazłam komentarz pierwszej osoby, która napisała Red Bull. O, zobaczcie. Paulcia 80 napisała Red Bull i najpierw napisałam prawie dobrze, ale to nie był Red Bull, masz dobre oko, brawo, ale potem dopisałam, że teraz sprawdziłam i faktycznie nie widać na filmie nazwy, wygląda jak Red Bull. Pierwsza zauważyłaś, proszę napisz jak masz na imię i ta osoba już mi nie odpisała. Paulcia 80, może Olcia to była? Ale potem mieliśmy drugi komentarz. Paulina może być? Potem mieliśmy drugi komentarz właśnie z prawidłową odpowiedzią, że to... napój energetyczny, ale ja zaraz znajdę. I teraz właśnie wyszukałam dokładnie komentarz, jaki był drugi, gdzie nie było w komentarzu nazwy Red Bull. No bo to nie był tak naprawdę Red Bull. I tu właśnie jest osoba, która się zapytała, co można wygrać. Joanna 364 Energy Drink, a co można wygrać? Jako druga napisałaś prawidłową odpowiedź. Przed tobą były jeszcze... jedna, dwie osoby, ale też napisały Red Bull. No to już tam ta pierwsza osoba, Paulcia, też napisała Red Bull, ale ty byłeś drugą osobą, która napisała Energy Drink, no. Także Jeny, tyle radości mi sprawiła ta zabawa z tym Energy Drinkiem. A to ty tak wymyśliłeś, nie? Sokole oko chciałeś, żeby tutaj wszyscy wytężyli. I jeszcze chcę się cofnąć właśnie do tego filmu, bo jak szłam z Maxem rano, tak, to mówiłam do Maxa, że sowę słychać, a tutaj mi pisałyście, że to nie była sowa. O, słyszysz? To chyba sowa, co? Sowę słychać. Ty jeszcze... Ja słyszałam, bo oglądałam. No właśnie, i ja byłam przekonana, że to jest sowa. Witajcie, to nie sowa, to gołębie, tak zwane cukrusie. Sowy słychać inaczej i raczej o zmierzchu. Pozdrawiam. No, a ja jakoś jak sowa, nie? No i tam jeszcze inne osoby mi pisały, że to gołębie właśnie. To już prawie zmierzch. To było rano, do szkoły jechałam. Jakoś południe. To jeszcze był. Ale jeszcze jeden komentarz muszę przeczytać i to koniecznie. Jak wiecie, my w dalszym ciągu nie mamy zmywarki, ale ja już byłam. Ja jestem z siebie dumna, byłam w IKEA, podeszłam nawet do pani tam do stoiska, wiecie, na tym dziale, gdzie są zmywarki, kuchnie i tak dalej. I się spytałam, czy mają kogoś, kto zajmuje się naprawą zmywarek, żeby przyszedł do nas do domu i naprawił tą zmywarkę. No bo w IKEA kupowaliśmy, pani powiedziała, że nie mają nikogo takiego, ale da mi numer telefonu do producenta. Ja pani mówię, ale to było parę lat temu, 5-6 lat temu kupowane. Ja nawet nie pamiętam, jaka to firma. Na pewno macie, co powiedzieć, Zanussi. To na pewno tą macie. Nie mamy, tak. I wyszukała mi numer telefonu do producenta, że mam sobie zadzwonić i zapytać, już ale Wojtek... Teraz pójdziemy do IKEA razem. Dlaczego? No bo z nazwą tej zmywarki. I będziesz do producenta dzwonił? Nie, to jest szwedzka jakaś. Przynajmniej nazwa jest szwedzka. No i co? Myślisz, że... Może to ktoś dla nich robi, zobaczymy. Nie wiem. Mhm. Poprosimy panią, żeby zadzwoniła. Zaczekajcie, bo mi tutaj też się spodobał jeszcze jeden komentarz, ale do tego, co chciałam, przeczytam, zaraz wrócimy. Violetta, pozdrawiam Cię. Beatko, przed zakupami, a po? Dużo się lodówka nie różni. Ja myślałam, że pustka totalna, jak to się mówi, jak jest pusta, pingwiny w hokeja grają. Nie znałam tego powiedzenia. Różni się stówką. Różni się. 100 funtów doszło do tej lodówki, a Ty, kochana, nie widzisz różnic. A jak nie widać różnicy, to po co przepłacić? Trzeba było nie jechać. Witam z Finlandii. Czy rozglądacie się za jakąś zmywarką, czy w Anglii ciężko kupić coś dobrego? Rozglądamy się już od roku czasu, ale jakoś ja nie wiem. Tak się dobrze zmywa. Wiecie, dla nas to nie jest problem. Ja zmywam, Wojtek zmywa, Max. No, Max też zmywa. Sami widzieliście w filmiku u Maxa na kanale. Jak jeszcze nie widzieliście, jak Max zmywa, to Wam zostawię link w opisie pod filmem. Tak, na naszym drugim kanale wstawiłam, tam vloga nagrywałam. I to nie jest dla nas, nie wiem, jaki problem, więc wiecie, nie chodzimy codziennie i o jeny, zmywarkę trzeba kupić. No wiemy, że trzeba ją kupić, no i na pewno wygodniej by było, gdyby była ta zmywarka. Ale tak szczerze mówiąc, to my cały czas zapominamy o tym. Nie myśli się po prostu o tym. Inne są rzeczy. Teraz szukamy samochodu. Wcześniej Wojtek właśnie gazem, prądem się interesował. Tutaj, wiecie, były święta. Potem, wcześniej były wakacje. Cały czas coś się dzieje i jakoś... Znalazłby się czas tak naprawdę.
No, ale nie wiem, nie jest to rzecz pierwszej potrzeby u nas w domu. Nie. Ale kupimy. No widzicie, teraz ja już myślałam, że pójdziemy kupić nową, a tu Wojtek wymyślił, że jednak jeszcze raz do IKEA pójdziemy, tak? No. Się pytać. No, także znów się przeciągnie, bo zanim Wojtek do IKEA pójdzie, to... Dobra. No, jeszcze w tym miesiącu. No może w tym miesiącu, mamy dzisiaj 1 marca. No. Ojenki. Dobra, wiecie co, zakończam tego długiego vloga. Wszystko wam powiedziałam. Mały jestem. No jest. No. Czuję tutaj pustkę teraz, wiecie, w myślach, bo starałam się o tylu sprawach pamiętać, nawet sobie na kartce zapamiętałam, teraz już wszystko wam przekazałam i mam taką ulgę, taką naprawdę taką czystość czuję. Wygadałam się. Trochę spokoju wieczorem. Teraz pójdziemy gotować kolację, a w planie mamy gotowanie, mamy karkóweczkę, mamy makaron ryżowy taki w paczce też z Aldika, co kupiliśmy. Paprykę mamy, groszek by się przydał, ale zjedliśmy. Jak zjedliśmy? Ten młody. Nie, no mamy mrożony przecież. A nie, ja tym młodym, chrupiącym. No nie mamy, ale zaraz będziemy potrawkę sobie przyrządzać, także może na koniec nagram wam jeszcze, jaką potrawkę robimy. Z wami się będziemy żegnać. Bardzo wam dziękuję, że byliście. Przesyłamy buziaki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! A jutro w ogóle jadę z Maxem do Metro Center. Taki dzień mam znów mama Max, M&M. M&M. I tak się zastanawiam, czy nagrywać vloga, bo ostatnio na Maxa kanał wrzuciłam takiego vloga, ale no zobaczę, co się będzie działo, albo jakie będę miała natchnienie, bo nieraz jest tak, że wstaję rano i po prostu aż mnie nosi, żeby chwycić tą kamerę i nagrywać. Być może jutro będzie tak samo, zobaczę. Jak nagram, to na pewno dam wam znać, że będzie film u Maxa na kanale. Można pożegnać? Tak, można. Pa, buziaki, trzymajcie się, dziękuję, że byliście. Jednak zamiast karkówki Wojtek tutaj wrzucił do łoka kurczaka. Tutaj ma pokrojoną paprykę, szczypiorek i tutaj jest ten makaron ryżowy. Dodamy jeszcze młody groszek i grzyby takie mrożone w plasterkach. Wszystko razem już tutaj jest na talerzu. Jak to ładnie wygląda, ojeny. Kurczak jest już gotowy i Wojtek doprawi go sosem teriyaki. Pokaż ten sos. To jest też z Aldika, bardzo dobry. Kurczaka wykłada Wojtek na talerz, bo na końcu on będzie dodawany na wierzch potrawy. No i teraz na tą patelnię, taką brudną od tego sosu, od kurczaka, jeszcze Wojtek oliwy dolewa. Wrzuci Wojtek te warzywa. Szczypiorek trochę później.